No cześć, mam nadzieję, że wszystko względnie dobrze gra i nie będzie problemików. Także już nagrywamy, jak widzicie, gram na zerkę, to jest lander naturalnie. I no i tyle, póki co tyle. Było troszkę za głośno, minimalnie dźwięki z gry. Także już przyciszamy. Zerguś nie postawił spawning pula, znaczy już postawił, ale... Bo jest tutaj, ale... Nie postawił go jakoś super szybko, także możemy zaexpować. Troszkę nie od samego początku nagrywam. Aaaa! Co tam na początku? Robiłem probki i zrobiłem pylona w tym... w bazie. Także się nic nie stało wielkiego. Żadnej tajemnicy przed wami nie ukrywam. Blokujemy teraz ekspansję Zergusiowi. Bo Zerguś nie może sobie jej za łatwo zakładać. Ciach, dobra. No i teraz patrzymy, czy robi zergling. A jeżeli robi, to ile? I czy jest ekstraktor też? By się przydało dowiedzieć. Nie ma ekstraktora. Nie, czy jest fajne? W sumie niepotrzebnie ta aproba teraz z minerałkami wróciła, ale też jakoś to nie przeszkodzi specjalnie. Chyba. Oj. Żeby nie stracić, przynajmniej nie za łatwo. A jednak stracę tą probę, szkoda. O wow, jeszcze jakoś trochę późno dostawiam asymilatory, tak jak widzicie, ona ginie. Zostanie uśmiercona. No, strasznie późno asymilatory dostawiłem. Teraz myślę, co z tym fantem po części zrobić. No ale dobra. Stawiamy teraz Cybernetic Squad. Słaby ten mój wall jest, muszę przyznać. Tutaj może przebiec i tutaj. Kiepsko to wygląda. Chyba go jakoś szybciej przeatakuję, no bo nie kojarzę go za dobrze. Więc możliwe, że nie gra jakoś tak super, a to nam daje właśnie pole do popisu, jeżeli zrobimy jakiś szybszy atak. Pylonik. A, no jeżeli zrobi jakieś szybkie rocze albo coś takiego, to może być też bardzo niefajnie. Albo dużo zerglingów, nawet bez szybkości ulepszonej, to też może mu się udać. O wow, Mothershipa się nie mogę zrobić, bo mam bloka. A, i zbardowany też po części chronobus, niefajny. A, zaatakuje szybko, taka szybka gierka będzie. Raczej. Jakoś tak, tutaj sobie polecimy. Warp gate dostawię. O wow, zacząłem plus jeden też odrobić. Dziwna gra. Aż głupio trochę na YouTube rzucać, bo tak naprawdę słabo to zagrałem. Ale zaraz zobaczymy. O wow! O dobra, jednak trzeba się bronić. Zmiana planu. Mało. Się okazuje, że on takiego lekkiego olina teraz robi. Także bronimy się, po prostu się bronimy. No to mu się nie uda, chyba że, no właśnie, te remainingi. To już teraz będziemy starać się niszczyć. Nie wiem, czy to mądry pomysł, że to jest do końca tego time warpa i teraz to właśnie te remainingi się. No ale dobra. O wow, kanony przeżyją. A nie udało się zablokować. Lekka szkoda, ale kanon żyje, także my ogólnie też żyjemy.
Nawet nie musiałem wykorzystywać tej gateway i tutaj szczęśliwie się to w miarę dla mnie układa póki co. No jak widzicie, jest spoko. No tak ładnie to zamknąłem nawet też. O, jednak przebiegnie? Chyba nie jednak. Napisał, że chyba jednak to nie działa, jak już jest Mothership, że... Aha, napisał też, że powinien od razu polecieć na moją bazę, a nie się bronić. I to byłaby całkiem od razu z jego strony decyzja, bo jeżeli pobiegły właśnie od razu z Erlingami do mnie, a nie się tam bronił przed tym, no to ja bym nie zdążył się zamknąć na rampie, nie zdążył postawić budynków. To było dużo lepsze dla niego, po prostu by przebiegł i wyłączył mi ten pylon, który zasila wszystkie gateway. Wtedy by miał dużo większą szansę, żeby wygrać. Co my tu mamy? Pakuj! Jak to jego nick i ma 67 wygranych, 49 przegranych, no i jest masterze.